Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym dziesiątym już spotkaniu z cyklu wtorkowe śniadania z RODO. W dniu dzisiejszym zajmiemy się następującymi zagadnieniami. Pokazy a zbieranie danych osobowych, telemarketerzy, czy mogą do nas dzwonić, czy newsletter jest usługą świadczoną drogą elektroniczną oraz ostatnie pytanie, czy muszą mieć polityki ochrony danych. Zagadnienie pierwsze. Pokaza, zbieranie danych osobowych. Bardzo często, czy coraz częściej spotykamy się z telefonami albo z informacjami e, otrzymywanymi od naszych rodziców, dziadków, znajomych e, o tym, że rzeczywiście są nagabywani na różnego rodzaju spotkania, e, pokazy, na których otrzymają oczywiście mnóstwo gratisów, a ich będą mogli zapoznać się... Z ofertą dotyczącą albo super przedmiotów do leczenia, albo super odkurzacza, albo nie wiadomo jeszcze czego. Generalnie m, najprostsza odpowiedź na pytanie, czy możemy, e, możemy przetwarzać dane osobowe jako e, podmioty, które zapraszają na takie pokazy, jest oczywiście prosta. Oczywiście możemy, ale musimy spełnić e, przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. E, bardzo często zdarza się niestety, że. Te oferty, te zaproszenia kierowane są do ludzi starszych. Ludzi, którzy z natury rzeczy, jako osoby z założenia szczere, myślą, że firmy zapraszające ich na pokazy są równie uczciwi i równie szczerzy. A wiemy przecież, że tak naprawdę na tych pokazach chodzi o to, żeby przekonać do zakupu jakiegoś towaru albo jakiejś usługi. Nie jest oczywiście, nie ma w tym nic złego, jest tak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ no, to jest forma marketingu. Tutaj nie możemy jakby kwestionować, e, kwestionować legalności takich działań. Natomiast e, ludzie bardzo często żalą się na to, że e, ktoś dzwoniąc oferował im e, za przyjście telefon, e, telewizor, odkurzacz, a rzeczy, które otrzymują po przyjściu, okazuje się, że są bezwartościowe że są to jakieś plastikowe zabawki, które e, albo w ogóle nie działają. Albo rzeczywiście to działanie jest, no, można powiedzieć, dalece od oczekiwanego ideału, czy chociażby nazwy samego urządzenia, które utrzymujemy. No ale załóżmy, że interesuje nas tylko i wyłącznie zbieranie danych osób właśnie w kontekście pokazów. Mamy tego naszego telemarketera, który, no, to jest najczęstsza jednak forma dokonywania zaproszeń na tego typu pokazy. Mamy naszego telemarketera, który, Chcę do nas wykonać połączenie. Jak Państwo widzieliście na początku naszego dzisiejszego spotkania, będzie szerzej to omówione w drugim, w drugim punkcie, w, w tym kolejnym pytaniu, ale już chciałbym teraz jakby nadmienić najważniejsze założenia dotyczące zgodnego z prawem zbierania danych osobowych na podstawie właśnie rozmów telefonicznych. Sam fakt wykonania połączenia, czyli wybrania naszego numeru telefonu, Musi odbywać się zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego. Bardzo często telemarketerzy twierdzą, że wybrano nasz numer losowo. Prawo telekomunikacyjne zabrania tego typu działań. Nie można losowo generować sobie numeru telefonu komórkowego czy też stacjonarnego. Kolejna rzecz to podstawa prawna w momencie zbierania danych osobowych, czyli już nic innego jak. Bezpośrednie odniesienie do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. I o tym tak naprawdę e, pamiętać musimy. Czy też jako firma, która próbuje stosować takie, takie działania marketingowe, już nawet może nie tyle zapraszając na pokazy, ale w ogóle organizując różnego rodzaju eventy, zdarza się albo e, zdarza się, że wykonujemy te e, w, połączenia telefoniczne albo polecamy naszym pracownikom, szczególnie działom, e, Sprzedaży, aby wykonywali, wykonywali telefony do dotychczasowych klientów, którzy może od pewnego czasu nic nie kupowali w naszym sklepie. Odzywamy się do nich, aby przypomnieć osobie, a jednocześnie może zaproponować jakieś towary, które, które akurat mamy w ofercie. W tym wypadku pamiętajmy, że musimy, że musimy spełniać przepisy zarówno prawa telekomunikacyjnego, jak i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeżeli chodzi o, o podstawę wykonania połączenia, czyli to, o czym wspominałem a propos prawa telekomunikacyjnego, to pamiętajmy o zapisie artykułu 172. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Zatem w tym momencie rzeczywiście możemy mówić e, o legalności, o ile taką zgodę posiadamy. Natomiast wskazując na przesłankę przetwarzania e, zgodniu, zgodną z RODO, no to e, wszyscy już chyba pamiętamy artykuł 6, ustęp 1, litera a, czyli nasza zgoda. I rzeczywiście ta zgoda musi być rzecz jasna e, Wyrażona zgodnie z artykułem 7 RODO, ale już to na razie nie będziemy wchodzili. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że ta zgoda nie może być domniemana, zatem nie można zadzwonić, zadzwonić do osoby, której dane dotyczą, zapraszając ją na jakiś pokaz, nie mając wcześniej zgody na przetwarzanie jej numeru telefonu, załóżmy komórkowego. Ale musimy też mieć tą świadomość, że bardzo często sami wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych na niezliczonych portalach, stronach, sklepach internetowych. Nie czytając nawet obowiązku informacyjnego, e, który czy zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym kategorii podmiotów, e, którym administrator danych przekaże nasze dane osobowe w ramach wiążącego współpracy i tutaj bardzo często jako o, przesłanka legalności przetwarzania e, traktowany jest czy wskazywany jest artykuł 6 ust. 1 litera f, czyli prawnie uzasadniony Interes realizowany przez administratora, albo co bardzo często właśnie wskazują wskazują administratorzy przez stronę trzecią. Zatem ta strona trzecia to byłyby właśnie te firmy świadczące marketing bezpośredni na podstawie na podstawie właśnie zasad wykonywania telefonów telefonów do osób, które potencjalnie stanowią, a jak to tak ładnie się mówi Target dla działań tego administratora lub tej strony trzeciej. Jeżeli naprawdę musimy wykonywać takie połączenia, chcemy, żeby ten marketing trafiał bezpośrednio w ramach takich połączeń telefonicznych do wytypowanych przez nas osób. Pamiętajmy o tym, że o ile rzeczywiście przesłanką legalności określoną w artykule 6 ust. 1 Tera F jest prawnie uzasadniony interes, o tyle jednak skorzystanie z tej komunikacji za pomocą telefonu, musimy pamiętać o przepisach dotyczących, dotyczących prawa telekomunikacyjnego. Zatem nie możemy połączyć artykułu 6 ust. 1, litera F, bezpośrednio z brzmieniem artykułu 172 prawa telekomunikacyjnego. Bardzo często niestety jeszcze o tym administratorzy zapominają, czasami mamy wrażenie, że. E, Firmy te marketingowe, które realizują te połączenia telefoniczne, realizują te całe kampanie e, telefoniczne, e, zupełnie inaczej przedstawiają administratorom swoje działania, że są w pełni legalne, że dysponują bazą danych, a potem okazuje się, że rzeczywiście e, osoby, do których e, te telefony są wykonywane, skarżą się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skarżą się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkuren Konsumenta i Konkurencji. Także tu musimy pamiętać, żeby rzeczywiście kilka przepisów połączyć, sprawdzić, zweryfikować i zastosować rozwiązanie w pełni zgodne z prawem, aby żadna osoba nie czuła się, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. E Odnośnie jeszcze samych przepisów RODO, czyli tej legalności przetwarzania danych osobowych, rzecz jasna, musimy pamiętać o artykule 13, czyli tak naprawdę o naszej sławnej klauzuli informacyjnej. I bardzo często w tych rozmowach telefonicznych, które sam słuchałem, w których sam uczestniczyłem, albo słyszałem z opowieści, naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby jakakolwiek, jakikolwiek rozmówca, jakikolwiek telemarketer przedstawił, Pełną klauzulę informacyjną, ba, chociażby jeden pełny punkt klauzuli informacyjnej, czyli przepisów, o których mało w artykule 13 ust. 1 i 2. Dosyć często podaje, po, pojawia się nazwa firmy albo imię i nazwisko telemarketera. To jest z kolei takie psychologiczne podejście: ktoś nam się przedstawia e, i e, tworzy jakby tworzy taką o, nić. nić e, Sympatię niż ni, ni, taką bliższą relację personalną. Nie rozmawiamy z nikim anonimowym. No, jest, to, jest to ktoś, jakiś Jan Kowalski, jakaś Anna Nowak. Bardzo często jednak okazuje się, że te, te imiona, te nazwiska są całkowicie zmyślone albo zupełnie należące do zupełnie innej osoby. Trzeba znać jakby zasadę pracy telemarketera. Telemarketerzy bardzo często korzystają z systemów informatycznych na ekranie pojawia im się po połączeniu dokładnie opis, z jakiego miasta pochodzi rozmówca, co ma przedstawić i co po kolei plansza po planszy ma mówić, w zależności od tego, co odpowiada, co odpowiada osoba, do której się dzwoni. Także ludzie ci są najczęściej pozbawieni emocji, rozmawia się z nimi niemal jak, z automatami, a to tylko dlatego, że bardzo często spotykają się z bardzo negatywnym odbiorem tych osób, do których dzwonią i próbują nagabywać się właśnie na różnego rodzaju pokazy. Natomiast obowiązek informacyjny no, musi zostać zrealizowany. Nawet w przypadku, kiedy ta zgoda była, była odebrana od, znaczy, inaczej, te dane zostały pozyskane, pozyskane przez stronę, stronę trzecią w inny sposób niż bezpośrednio, no, to mamy obowiązek zastosowania klauzuli informacyjnej, przekazania informacji, o których mowa w artykule 14. Zatem nic nie zwalnia administratora danych od tego, aby te informacje zostały przekazane. No i przechodzimy jakby teraz o tych telemarketerów z tym podstawowym pytaniem, czy mogą do nas dzwonić. Można byłoby rzecz jasna odpowiedzieć, że jak najbardziej tak, wracając do, do tego slajdu, o którym rozmawialiśmy, mogą do nas dzwonić, ale oczywiście muszą posiadać zgodę na to, żeby to połączenie wykonać. Czyli muszą posiadać zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. W jaki sposób można się pozbyć tych uciążliwych telemarketerów? Bo chyba każdy z nas miał chociażby jeden albo kilka kontaktów z, takimi, z, takimi, z takim nagabywaniem przez telefon, czy to dotyczący zaproszenia na jakieś, na jakieś pokazy, czy też nawet w niektórych przypadkach są to już oferty zawierane na odległość. Szczególnie dotyczy to zmian usług, Operatorów telekomunikacyjnych. Sprawdzone pomysły, które rzeczywiście w opiniach naszych rozmówców no, są skuteczne, to przede wszystkim przedstawienie, poproszenie o przedstawienie pełnej klauzuli informacyjnej. Może to głupio brzmi, ale rzeczywiście wykorzystujemy to jako prawnicy bardzo często, ponieważ pamiętamy te informacje, które muszą zostać nam przekazane w trybie artykułu 13 ust. 1 i 2. No i e, rzeczywiście e, telemarketer zaczyna się jąkać. Na jego ekranie nie wyświetla się żadna klauzula informacyjna. Nie wie, co ma kliknąć. Tak, nie, nie wiem. E, czyli ten algorytm, który został mu przygotowany wcześniej przez specjalistów, nie działa. I w tym momencie rzeczywiście e, najczęściej dochodzi do rozłączenia. E, innym e, pomysłem jest spytanie o podstawę prawną przetwarzania. Jeżeli e, w odpowiedzi usłyszymy, że jest to zgoda, to w tym momencie możemy ją śmiało cofnąć. Jest to bezpośrednio nasze prawo wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, i przecież możemy śmiało skorzystać z cofnięcia tej zgody. I rzecz jasna, ta zgoda cofnięta powinna doprowadzić do sytuacji, w której już nikt nigdy do nas nie zadzwoni. Czy tak będzie w rzeczywistości? Trudno powiedzieć, ale już patrząc na numer telefonu. A zapisując go, będziemy mogli ewentualnie składając skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazać, że taką zgodę cofnęliśmy, a nasze prawo nie zostało zrealizowane. I pamiętajmy o artykule 83 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, który wyraźnie wskazuje, że grozi za to odpowiedzialność ta z wyższej półki, czy do 20 milionów euro lub 4% obrotu za rok poprzedni. Możemy również skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych. Czyli rzeczywiście poprosić o informację, jakie dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli to będzie sam numer telefonu, no to oczywiście możemy dodatkowo, musimy usłyszeć informację o źródle e, otrzymania przez administratora danych tychże właśnie e, danych osobowych, czyli skąd one pochodzą. W przypadku, kiedy e, to prawo dostępu do, do naszych danych osobowych nie zostanie, nie zostanie zrealizowane, zawsze możemy zagrozić, m, ostrzec, że jeżeli nie otrzymamy tej informacji, Złożymy skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I znowu, w tym samym momencie, kiedy coś takiego powiemy, połączenie jest połączenie skończone, jest rozmowa kończona, połączenie rozłączane. Także tutaj są to wynikające bezpośrednio z RODO pomysły, które naprawdę działają. Zawsze możemy również, jako osoba fizyczna, bo w tym momencie musimy pamiętać, że jesteśmy konsumentem, zawsze możemy poprosić o powtórzenie danych osobowych telemarketera i dane osobowe firmy i możemy zgłosić taką skargę do UOKiK-u. To też jest zawsze rozwiązanie, które, które możemy które, działanie, które możemy podjąć, aby rzeczywiście nasze dane, czy chociażby nasz numer telefonu, został z bazy, da, z bazy tej firmy usunięty jako klient trudny, roszczeniowy, bezczelny, problematyczny, nie wiem, jak jesteśmy. Jako osoby, które nie chcą mieć takich połączeń, nazywani. Możemy oczywiście i powinniśmy to robić. Za każdym razem, kiedy dzwoni do nas telemarketer, a nie chcemy tych, tych rozmów, zawsze możemy je w, w systemie Android, na przykład, zablokować, łącznie z usuwaniem tych zapisów połączeń, SMS-ów. I to też jest, wydaje mi się, rozwiązanie świetne. Natomiast w przypadku, kiedy te telefony dotyczą naszych rodziców, dziadków, czy osób starszych, które być może tak. Sprawnie nie korzystają ze smartfonów, no to rzeczywiście tutaj znowu rola nas i, i ewentualnie wnuków, aby, aby pomóc seniorom w nauczeniu ich właśnie takich, takich działań, żeby te rozmowy po niezwłocznym zakończeniu, bo równie dobrze słysząc ten niemalże automatyczny głos telemarketera, możemy rozłączyć się i zablokować ten numer i. Rzeczywiście e, telemarketerzy dzwonią z różnych numerów telefonu. Te numery zmieniają się bardzo często. To, to też jest rzecz znana i e, jakby normalna. No niemniej jednak e, na jakiś czas będziemy mieli większy spokój. Często się też zdarza i te informacje otrzymujemy e, e, od różnych osób, że podawane jest w rozmowie zupełnie inne miasto niż rzeczywiście te, do którego, do którego telemarketer próbował się zadzwonić. Jeżeli w słuchawce usłyszymy, czy dodzwoniliśmy się do mieszkańca, no załóżmy, Olsztyna, odpowiemy, że ależ skąd ja mieszkam całe życie w Katowicach, czy w Krakowie, czy w Zakopanym, no to jest to duża szansa na to, że dane te zostaną zaznaczone w bazie jako nieprawidłowe i usunięte. Natomiast, jeżeli ktoś następnym razem zadzwoni do nas z tego samego numeru telefonu, a go wcześniej nie zablokujemy i zaproponuje nam Jakąś ofertę, albo zaprosi nas na pokaz, właśnie w Katowicach, Krakowie, czy zakopanym, no to mówimy, że mieszkaliśmy całe życie w Stoku czy w Szczecinie i równie dobrze wyprowadzamy, wprowadzamy w błąd tego telemarketera. Nie jest to żadne wykroczenie, nie jest to żadne przestępstwo. Pamiętajmy, że działania telemarketera są całkowicie niezgodne z prawem, więc i my możemy troszeczkę się pobawić i podać inne miasto niż te, z którego rzeczywiście pochodzimy. Pytanie trzecie. Czy newsletter jest usługą świadczoną drogą elektroniczną? Generalnie oczywiście jak najbardziej tak. Patrząc na definicję artykułu drugiego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak najbardziej możemy stwierdzić, że newsletter jest taką usługą. Oczywiście, jeżeli mówimy już o usłudze, o świadczeniu usługi, zawieramy umowę. Jeżeli zawieramy umowę, to musimy pamiętać o tym, że no, jest to przetwarzanie danych osobowych. No w postaci newslettera możemy zbierać imię, nazwisko, możemy zbierać y, miejscowość zamieszkania, możemy na pewno zbieramy oczywiście adres mailowy. Czasami zbieramy jeszcze numer telefonu komórkowego, ponieważ newsletter też jest wysyłany drogą właśnie SMS-ową. Y, czyli dochodzi do przetwarzania danych osobowych, a tym samym, jako operator takiego newslettera, musimy pamiętać. Y, o przetwarzaniu danych subskrybentów zgodnie z ogólnym rozporządzeniem ochrony danych osobowych. Pierwsza zasadnicza rzecz. Przesłanka legalności. Ją musimy sobie zapewnić. Możemy mieć generalnie dwie i nic złego nie stanie, jeżeli otrzymamy zgodę na przesyłanie em, newslettera. Natomiast ta zgoda będzie równoważną przesłanką legalności do wykonania umowy. Często em, twórcy stron korzystają z takiego połączonego rozwiązania, mianowicie Zgoda zaznaczona jako checkbox do, m, przy rejestracji na usługę właśnie newsletter stanowi akceptację zapisów regulaminu. A w regulaminie określone regulamin zresztą jest obowiązkiem, o czym za chwilę powiemy, posiadanie regulaminu newslettera jest obowiązkiem. E, e, te wykonanie umowy e, jest e, z, opisane w regulaminie. Zatem e, pamiętając o artykule 6 ust. 1 litera B RODO, tą przesłanką legalności będzie właśnie, wykonanie wykonanie umowy tej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną w związku z tym musimy również pamiętać o realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane zbieramy. O czym najczęściej zapominamy o realizacji praw osób, których dane dotyczą? Pamiętając, że jedną z przesłanek jest zgoda, no musimy jakby zwrócić zwrócić baczniejszą uwagę na możliwość Cofnięcia tej zgody w sposób równie łatwy, jak, jak wyrażenie jej. Jak najprościej zrealizować? W treści maila, które wysyłamy, powinniśmy umieścić link umożliwiający wypisanie się z tej usługi newsletter. To jest chyba naj, najprostsze i najlepsze rozwiązanie. No i owszem, to o czym już wspominałem, czyli artykuł 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czyli obowiązek posiadania regulaminu czyli trzeba stworzyć regulamin który będzie dokładnie opisywał tą usługę no nie wchodzi to w temat ogólnego rozporządzenia o danych osobowych także nie będziemy zagłębiać się oczywiście jak regulamin powinien zostać zbudowany gdyby się państwo byli zainteresowani to bardzo proszę o kontakt przygotujemy takie krótkie szkolenie czy też zajmiemy się na kolejnym na jednym z kolejnych naszych śniadań właśnie tematem Regulaminów takich usług. I ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym: czy muszę mieć polityki ochrony danych? Wiem skąd wynika to pytanie. Bardzo często zaczynają firmy szkoleniowe przesyłać informacje, albo firmy, które zadają pytania w trybie, w trybie wniosku ustawy o dostępie do informacji publicznej zaczynają zadawać pytania podmiotom, administratorom danych, czy posiadają stosowne polityki ochrony danych. I w tym momencie administratorzy danych wpadają w panikę. Jakie są wymagane? No, pod rządami starej ustawy o ochronie danych osobowych 97 i sławetnego rozporządzenia wykonawczego do tejże ustawy z 2004 roku mieliśmy dwa dokumenty. Polityka bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W zasadzie nic więcej nie musieliśmy mieć. Te dwa dokumenty były dla nas najważniejsze. One mniej więcej w tym rozporządzeniu było zaznaczone, co mają zawierać. A więc każdy z nas te dwa dokumenty miał i niczym innym się nie przejmował. Pod RODO jest zupełnie inaczej. Teoretycznie żadnego dokumentu nie musimy mieć. Mówię o tym a contrario o artykuł 24 ustęp 2. Tylko w sytuacji, kiedy jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania należy wdrożyć odpowiednie polityki ochrony danych. Nie ma zatem jednoznacznych wytycznych, które by wskazywały. Mam zatrudnionych dziewięciu pracowników, nie muszę mieć żadnej polityki, dziesięciu? Muszę mieć. Oczywiście trudno powiedzieć, o jaką politykę by chodziło w przypadku zatrudnienia, ale może chodzić na przykład o procedury odbierania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, nadawania upoważnień, może być również polityka kluczy i inne, inne polityki, które no, występują u niektórych administratorów, a u niektórych zupełnie nie. No, właśnie takimi jest między innymi polityka kluczy. Ona rzeczywiście dotyczy nie tyle może osób, ile ochrony przed dostępem do obszaru przetwarzania danych osobowych. Zatem, czy można ją włączyć do systemu ochrony danych osobowych? Można, jak najbardziej. Z drugiej strony, taka polityka kluczy kiedy zdawać, gdzie przechowywać jak zabezpieczać w przypadku ewentualnego naruszenia, ułatwi w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, ułatwi stwierdzenie, w którym miejscu leżał tak naprawdę błąd, problem, i czy możemy go właśnie proceduralnie, organizacyjnie rozwiązać. Procedura nadawaniu poważnie. Wydaje mi się, że taka polityka ochrony danych dotycząca właśnie procesu zatrudnienia i w tym wypadku. Począwszy od odebrania oświadczenia, od przeszkolenia, od nadania upoważnienia rzeczywiście powinna być stosowana w każdym podmiocie. Jest to jakby podstawa realizacji artykułu 29 i 32 ust. 4 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych. Zatem wydaje mi się, że taka polityka ochrony danych powinna być u każdego administratora danych. Procedura audytu wewnętrznych. No tutaj to oczywiście w przypadku, kiedy struktura na to pozwala. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w przypadku, kiedy rzeczywiście może nawet ma wiele, wielu klientów taka osoba, ale pracuje sama, no to sama sobie audytów przeprowadzać nie będzie. Zatem tutaj ta procedura audytów wewnętrznych jako polityka ochrony danych jest jak najbardziej wskazana w podmiotach, gdzie struktura organizacyjna tego wymaga. Także akurat myślę, że jest to bardzo fakultatywne i e, do rozważenia e, przyjęcie takiej procedury. Regulamin korzystania z monitoringu e, wizyjnego. A, o to jest poniekąd obowiązek wynikający z kodeksu pracy. Pamiętamy bowiem, jakie informacje musi przedstawiać, e, przedstawiać pracodawca nowo zatrudnianej osobie, w związku z tym, że w jego firmie stosowany jest monitoring wizyjny. Tutaj najprostszym rozwiązaniem byłoby stworzenie takiego właśnie. Regulaminu. W tym regulaminie, oprócz samego faktu, że kamera jest zainstalowana przy wejściu, na hali produkcyjnej, gdzieś jeszcze, może przy, powiedzmy, przy ogrodzeniu firmy, to jest może najmniej istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych, ale już kto ma dostęp do nagrań, w jaki sposób i jakim organom udostępnia się zapis monitoringu wizyjnego, to już jest jak najbardziej z punktu widzenia RODO istotne i taki regulamin można włączyć jak najbardziej. W system ochrony danych osobowych, a więc można byłoby go uznać za politykę ochrony danych. No i to, co jest bardzo istotne, o czym bardzo często zapominamy, procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą. One rzeczywiście powinny być opisane w formie polityki ochrony danych. Te procedury są bardzo istotne. Pamiętajmy o tym, że z punktu widzenia artykułu 83 znowu nie realizowanie praw osób, których dane dotyczą, grozi tymi najwyższymi. Konsekwencjami najwyższymi, najbardziej surowymi karami nakładanymi na administratora danych osobowych. Zatem rzeczywiście procedura, te procedury powinny być znane każdemu pracownikowi, który ma kontakt albo może mieć kontakt z osobą, której dane dotyczą i która w związku z tym może z tych praw skorzystać. I te osoby, ta część naszego personelu powinna być w związku z tym najczęściej szkolona właśnie z tych procedur, z realizacji praw osób, których dane dotyczą. A i tutaj mamy powtórzenie, widocznie mały jakiś lapsusik się wkradł. I to na dzisiaj wszystko, szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam również Państwu o szkoleniach, najbliższych naszych szkoleniach, które organizuje nasza kancelaria. Oczywiście w formule online, na żywo, czyli całkowicie, całkowicie dopasowując się do bieżącego trendu, w którym rzeczywiście staramy się. Jak najrzadziej kontaktować ze sobą, aby nie dopuszczać do rozwoju, rozwoju pandemii koronawirusa. Tym samym bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, do widzenia.